Witam Państwa serdecznie w wideopokazie dla sklepu www.kupujesz.pl. Pokażemy dzisiaj plecak firmy V-Sport. Jest to plecak bikeback w kolorze czarnym. Jest to plecak wykonany z kordury, pojemność 22 litry, waga 850 gram. Plecak prezentuje się od przodu tak. Tutaj mamy bok tego plecaka, tył i jeszcze raz bok. Teraz powiem to, co mówię przy każdym wideopokazie, jeżeli chodzi o plecaki. Taki pełny opis na temat materiału, systemu nośnego, klamerek, ramionczek. Wszystko znajdą Państwo w opisie tego produktu na naszej stronie kupujesz.pl. W katalogu producenta lub ewentualnie klikając w link pod filmem. Tam jest też przekierowanie prosto do tego modelu na naszą stronę. Można sobie właśnie poczytać, co z czego jest zrobione, co się z czym łączy, że tak to powiem. A tutaj oczywiście jest tylko wideo pokaz, pokazujemy, jak dana rzecz jest wykonana. Jak widać, bikeback, jest to plecak taki typowo rowerowy. Tutaj ma jakieś kieszonki, na przykład na butelkę. Są to kieszonki siatkowe. Tutaj od przodu ma jeszcze jedną taką kieszonkę. Dodatkowo mamy w tym plecaku odblaski. Tutaj mamy ta siateczka, która jest z przodu, jest to oczywiście siateczka na kask rowerowy, możemy sobie tutaj ten kask wsadzić, jak widać jest to rozciągliwa siateczka, możemy ją sobie odpiąć, jest tutaj na cztery takie sprzączki, raz, dwa, trzy, cztery, odpinamy, tej siatki nie ma i chowamy ją sobie tutaj na dole, jest specjalna kieszonka na to, tak jest otwarta, wtedy mamy to wyjęte. Jeżeli nie chcemy z tego korzystać, zamykamy sobie, nie widać tej siatki, nie przeszkadza nam w niczym, bo tutaj oczywiście jak jest ta siatka założona, to też mamy utrudniony dostęp do komory głównej, bo niestety musimy sobie to tutaj porozpinać albo się męczyć między tym, sobie ten zamek otwierać. Z przodu mamy jeszcze taką kieszonkę płaską, zwykłą, zamykaną na zamek. Jest to taka zwykła, mała kieszonka. Zobaczmy tutaj dół. Na dole, jeszcze tak, na dole w tym plecaku z spodu mamy niespodziankę, czyli taki pokrowiec przeciwdeszczowy. Jest to rzecz raczej niespotykana w małych plecakach. Tutaj akurat w tym plecaku producent dołączył taki pokrowiec. Teraz przejdźmy do kieszonek. Tutaj mamy taką kieszonkę mniejszą. Możemy sobie tutaj schować jakieś klucze, dokumenty, rzeczy, które powinny być zawsze pod ręką. I komora główna, ale żeby do komory głównej się dostać, żeby Państwu ładnie pokazać, to ja odepnę tę siatkę. I komora główna, tutaj mamy zamek. Otwieramy, wyjmujemy śpiworek, który jest wypełnieniem jak zwykle w naszych wideopokazach. I w środku mamy dosyć sporą komorę główną. Jak widać, tutaj mamy siateczki, znaczy kieszonki takie na gumkę. Tutaj możemy sobie schować na przykład nawet jakiegoś małego laptopa czy tableta. Tutaj już raczej jakieś dokumenty mniejsze. Tutaj w środku już żadnych kieszonek dodatkowych nie ma. Jest tylko jedna komora główna. Spód to jest przynajmniej 15 cm szerokości, więc to nam daje tą pojemność 22 litry. I teraz jeszcze przejdę do systemu nośnego, bo oczywiście o nim zapomniałem. Tak jak w każdym filmie, naszym wideopokazie, staramy się go pokazywać zawsze na początku. Tak teraz przez przypadek zacząłem od końca, więc skończymy na systemie nośnym. Jeszcze pokażę ramionczkę. Ramionczka są wykonane tak, są podwójnie przeszywane z dwóch stron, wszyte do środka materiału, więc jest to rzecz raczej nieawaryjna w tym plecaku. Jest ściągacz ramion, jest pas biodrowy, jak widać taki specjalny, oddychający, z takiej siatki, znaczy jest to taka wypełniona oczywiście specjalną gąbką, pianką, ale oczywiście jest z takiej siatki, żeby ten przepływ powietrza był jak najlepszy. Tutaj mamy taśmę i klamrę. Pas biodrowy, jak słychać, jest na rzep, można sobie go wypiąć i bez tego pasa jeździć, jeżeli komuś przeszkadza. Fajną sprawą jest w tym plecaku właśnie system nośny. System nośny, jak widać, jest to taka siateczka, którą sobie albo możemy popuścić tutaj na dole, na tych klamerkach i wtedy jest on płaski, równy z plecakiem, albo ją naciągnąć, wtedy mamy tutaj naprawdę duży przewiew powietrza. Jak widać, jest to sporo, przynajmniej 5 cm odstaje to od sztywnej ścianki plecków plecaka. Więc przepływ powietrza jest jak najlepszy, więc jak na rower czy do innych nawet sportów jakichś biegowych ten plecak idealnie się nadaje. Siateczka też jest oczywiście przepływowa. Widać, tutaj mamy taką granulację. Dziękuję Państwu za uwagę. Serdecznie zapraszam do oglądania naszych innych wideopokazów.
na których można zobaczyć inne plecaki firmy WiSport i nie tylko. Generalnie staram się zawsze mieć po jednej sztuce na stanie, ale warto też zawsze zadzwonić, zapytać, czy dostępny jest akurat wybrany przez Państwa kolor, bo firma WiSport produkuje dany model chyba w 16 wersjach kolorystycznych, więc też trzeba się upewnić wcześniej, czy na pewno ten dany kolorek, który Państwo sobie wybiorą, jest dostępny. Jeszcze raz dziękuję za uwagę, zapraszam do oglądania naszych wideopokazów i zapraszam na naszą stronę w celu porównania sobie oferty i ewentualnego zakupu www.kupujesz.pl. Serdecznie pozdrawiam.